Zgodnie z planem wysokie zwycięstwo nad ostatnią drużyną Fort Germas Ekstraklasy odniosły koszykarki CCC Polkowice. Pomarańczowe rozgromiły ekipę z Łodzi 73-31. Już pierwsza kwarta pokazała, że przyjezdne nie będą miały nic do powiedzenia w tym spotkaniu. CCC zwyciężyło 22-13. W drugich 10 minutach było jeszcze lepiej. Polkowiczanki zdobyły 20 punktów, tracąc zaledwie 6. Kolejne kwarty miejscowe wygrały 13-2 i 18-10 oraz całe spotkanie 73-31. Pomimo tak wysokiego zwycięstwa, trenerowi Krzysztofowi Koziorowiczowi wciąż czegoś brakuje. To przede wszystkim bronić agresywnie, wrócić do tej defensywy, którą graliśmy, to powiedzmy do połowy stycznia. Jeszcze mi w niej trochę brakuje, jeszcze brakuje takiego akcentu. No była okazja jeszcze póki co zagrać pełnym składem, całą jedenastką, bo wiadomo, że w meczach ważnych z tymi przeciwnikami będzie decydowała dyspozycja dnia. Kto będzie rzeczywiście miał dzień swój, ten będzie grał. Będzie się grało 7-8, to zapowiedź tak teoretycznie to wygląda. Praktycznie różnie bywa, bo czasem czegoś jeszcze brakuje, szuka się jeszcze, ale generalnie takie są założenia. Brakuje mi jeszcze tej agresji, szukam w różnym układzie takiego składu, który stosowany jest lepiej do obrony zony press, czyli pressingu na całym, do strefy, tak żeby te, powiedziałbym, ogniwa wszystkie tak łączyły się do końca. Punkty dla pomarańczowych zdobyły Smith, Green i Trofimowa po 14, Col 8, Pietrzak 5, Babicka i Carter po 4, Musina i Jeziorna po 3 oraz Walich i Majewska po 2. W sobotę polkowiczanki jadą do Torunia na mecze z Energą, a w następną środę meczem u siebie rozpoczynają fazę play-off.